jedno do jednego spotkanie z Sandecją i spotkanie, po którym na pewno nie macie prawa być zadowoleni. Znaczy, powiem tak, no po części się trochę nie zgodzę. Wiadomo, no w pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze. Ta gra nam się kleiła, fajnie to wyglądało. Myślę, że mogło się to podobać. Później ta nieszczęsna czerwona kartka, tak naprawdę nie wiem, czy ona była, czy nie. Trudno mi powiedzieć. Zresztą ja i tak nie jestem od tego. Trudno, taka jest sytuacja. Taka się wydarzyła i trzeba było się z tym zmierzyć. W drugiej połowie już niestety ta inicjatywa była po stronie Sandecji i na pewno bardzo dużo zdrowia kosztował nas ten mecz, więc jeśli chodzi o zaangażowanie, o to ile zespół zostawił zdrowia na boisku, to na pewno można być zadowolonym. Wiadomo, że przed meczem zakładaliśmy sobie jasny cel, że to są 3 punkty, tak? Po części nam się to nie udało, ale jeśli chodzi o te okoliczności, które miały miejsce, no to ten punkt trzeba szanować. Utrata bramki na 1-1 przez Brookbet. Czy coś tam można było więcej z twojego punktu widzenia zrobić? Szczerze mówiąc, nie wiem. Tak na gorąco nie chcę się na ten temat wypowiadać. Będzie analiza, zobaczymy to sobie na spokojnie i będziemy na ten temat sobie z zespołem rozmawiać. Wydaje się po meczu na gorąco, że zejście Rafała Grzelaka miało bardzo duży wpływ na to, co stało się w drugiej połowie z waszą grą, nie tylko w defensywie. No na pewno tak, no trudno się gra 10-11 i ta druga połowa to pokazała, no mieliśmy jednego zawodnika mniej, ale tak jak mówię, no dużo zdrowia zespół zostawił i chwała chłopakom za to. Igrzysowałki to kolejna przeszkoda, która na waszej drodze. No dokładnie tak, można powiedzieć, że też jedna z rewelacji do tej pory, zespół, który też fajnie gra w piłkę. Trudny przeciwnik, no ale wiadomo, no w tej lidze nie ma meczów łatwych i trudnych. Nie ma meczów łatwych, o tak powiem. Wszystkie są trudne i każdy przeciwnik jest wymagający. Każdy może czymś zaskoczyć, także no mało czasu na regenerację, ale no nic, robimy wszystko, co możemy. Będziemy się przygotowywać do kolejnego meczu.